Witajcie. Wiesława Rusin, dietetyk kwantowy. Dzisiaj jako postscriptum do turnusu Body Mind Detox w Brennej przeprowadzę rozmowę z jedną z prominentnych uczestniczek tego turnusu, panią dr Dorotą Kalbajt, założycielką jedynej w Polsce Akademii Kinezjologii i specjalistą od wielu niezwykłych technik pracy z ciałem i z umysłem. Dorotko, powiedz coś o sobie jeszcze. Dzień dobry. Tak, rzeczywiście jestem uczestniczką fantastycznego turnusu, który pozwolił mi zadbać troszeczkę lepiej o siebie. I mam nadzieję, że również wiedza kinezjologiczna, którą tutaj promujemy i będziemy promować, przyczynia się i będzie się przyczyniała do tego, żeby lepiej poznać siebie, żeby lepiej poznać swoje ciało. Dlatego, że uważam, że nie zawsze wszystko, nawet najlepsze, jest dla każdego. A kinezjologia pozwala tak naprawdę dobrać, co jest dla danej osoby najlepsze na dany moment. No to powiedz może, co to jest kinezjologia, bo wiele osób, podejrzewam, że nie zetknęło się z tym słowem. Kinezjologia jest właściwie, mogłabym powiedzieć, nowoczesną wiedzą o człowieku na nowoczesne czasy. O człowieku i dla człowieka. Jest to taka dziedzina, która pracuje poprzez ciało. Czyli podstawowym narzędziem kinezjologii jest wykorzystanie testu mięśniowego. Jakbyśmy mieli powiedzieć, co to jest kinezjologia sama jako taka, kinezjoruch, logos nauka. Czyli my tu możemy sobie już od razu na wstępie wyobrazić, pomyśleć o tym, że najważniejsze dla naszego ciała jest ruch. I tu nie chodzi tylko o ruch mięśni, ale chodzi o ruch krwi, ruch limfy, nawet przepływ naszych myśli, bo wiemy, że na każdym poziomie, jak mamy gdziekolwiek zastój, na przykład w przewodzie pokarmowym, w płucach, tak, w naszych tętnicach, żyłach, to jest dla naszego zdrowia absolutnie nieprawidłowe. No i właśnie, ja tutaj się wetnę w twoje słowa, dlatego że cykl naszych filmików cały czas mówi o tym, że przepływ jest najważniejszy, że ruch jest najważniejszy, że jeżeli w naszym ciele, w naszej psychice, w naszych emocjach brakuje przepływu, zaczyna się blokada, a blokada prowadzi do choroby. Także znowu tutaj mamy kolejny klocuszek tych puzli, czyli sposobów rozmaitych, które uwalniają nas od blokad tak naprawdę. Tak. Przy czym blokady możemy mieć w ciele fizycznym, tak jak wymieniłam, kości, nasze mięśnie, naczynia, przewód pokarmowy, oddechowy, ale również ruch energii mamy w przebiegu naszych meridianów, czyli to są nasze kanały energetyczne, które po całym naszym ciele rozprowadzają energię życiową, energię chi. I również na przebiegu, jeżeli któregoś meridianu mamy jakieś spowolnienie, zablokowanie, uniemożliwienie przepływu tej energii, to też wpływa na stan oczywiście naszego zdrowia. I oczywiście przepływ naszych myśli, czyli bardzo dużym problemem jest to, że jakieś emocje mogą również więznąć, powiedzmy sobie w cudzysłowie, w naszym ciele i one również mogą powodować różnego rodzaju blokady. A tam, gdzie blokada, tam może się pojawić problem zdrowotny. Oczywiście, czyli kinezjologia jest jedną z technik, jest jednym z narzędzi, które przywracają przepływ na wszystkich poziomach naszych, prowadza równowagę, czyli my dążymy zawsze do równowagi, do homeostazy. Na przykład na poziomie, na podstawie emocji. Nie ma emocji dobrych, złych. One wszystkie są w jakimś celu, one są nam potrzebne, ale one mają przepływać, tak? Może być, że się smucimy, ale po smutku może przyjść radość. Może być, że nadmierna radość nie jest dla nas korzystna, tylko ta radość też ma potem się przerodzić w kolejne i w kolejne emocje. Już medycyna chińska i jurwedyjska również bardzo dużo mówi o tym, że my emocje mamy odczuwać, ale mamy je równoważyć, mają one płynąć, tak, mamy je przeświadczać. Jak to się mówi ładnie, doświadczać, a nie przeżywać i nie zatrzymać. I tu mi się przypomniało piękne zdanie, taka wskazówka, złota myśl, że pamiętaj o tym, żeby być kanałem dla emocji negatywnych, a nie ich zbiornikiem. Przepiękne. Uważam, że to jest bardzo dobre określenie. Mhm. Nie trzymamy, nie zatrzymujemy. Tak. To dobrze, to już wiemy mniej więcej, do czego służy kinezjologia. To może jakieś praktyczne zastosowanie, pani doktor? Co możemy zrobić że to z tym narzędziem? Tak, to jest bardzo praktyczna dziedzina, której może się nauczyć absolutnie każdy i może każdy na bardzo podstawowym poziomie odnieść dla siebie ogromne korzyści. Czyli kinezjologia nie istnieje bez podstawowego narzędzia, jakim jest test mięśniowy. Czyli my wiemy o tym, że nasze mięśnie reagują na dokładnie wszystkie bodźce. Znamy to z życia codziennego. Na przykład jak mamy coś fantastycznego, wspaniałego, to czujemy, że skrzydła nam rosną, góry możemy przenosić, tak? Natomiast jeżeli dostajemy przykrą wiadomość,
to wtedy ręce opadają, tak? Opadamy z sił, nie mamy siły w ogóle. Czyli nasze wszystkie mięśnie reagują na różnego rodzaju rzeczy. Ja mogę teraz pokazać, jeżeli byś właśnie chciała, tak, bo myślę, że to najłatwiej. To jest bardzo ciekawe właśnie, bo co się nasze mięśnie reagują na każdy bodziec. Czyli ja sobie pozwolę wziąć Twoją rękę i teraz zobaczę, ja będę dopuszczać, Ty podnoś, dobrze? I teraz zobaczymy, jakie jest właściwie napięcie w mięśniu, bardzo fajne, bardzo mocne. A teraz przypomnij sobie jakieś przykre wydarzenie. Masz? Mam. I również ja opuszczam, Ty oddychaj oczywiście. I teraz ja opuszczam, a Ty podnosisz do góry. Zobacz, nie ma siły. Jednym palcem to zrobię. I to czuć w ciele, to nie że siły. Ja coś puszczam, tylko nie ma siły naprawdę. A teraz pomyśl o czymś przyjemnym, fajnym. Masz? Wow. I tu wraca Twoja moc, tak? Twoje napięcie mięśniowe. Czyli wystarczyło pomyśleć o przykrym wydarzeniu, a mięśnie się osłabiają. A zdradź sekret, kiedy miało miejsce to wydarzenie? No, ono miało miejsce jakiś rok temu. Rok. Teraz w ogóle ta sytuacja nie jest związana z tym wydarzeniem. Nie. A zobacz, myśl wystarczyła, żeby mięśnie się osłabiły. I to dotyczy nie jednego mięśnia, który ja tu pokazałam, to dotyczy w ogóle ciała. Czyli już to pozwala nam zobaczyć, że jak my myślimy o negatywnych rzeczach, to my sami osłabiamy swoje ciało. Dokładnie, czyli kinezjologia na wielu poziomach może nam pomóc, bo może nam pomóc zdiagnozować i swoje emocje. Możemy potropić emocje, możemy znaleźć jaka, jest wiele spisów, tabel, tak? Według ja osobiście z kinezjologią się zetknęłam w 90-tych latach, kiedy właśnie Carol N. Hons przyjechała do Budapesztu, ja ją później do Polski zaprosiłam na wykłady i mnie zafascynowało, bo dla mnie kinezjologia to jest takie narzędzie komunikacji z podświadomością, czy też z polem zbiorowych informacji. Powiedz coś o tym, usiądźmy już. Dobrze. My zwykle pracujemy w kinezjologii na poziomie albo świadomym, albo podświadomym, albo na poziomie ciała, czyli właściwie pamięci komórkowej. I jeżeli my mamy jakieś emocje, które powodują pewnego rodzaju problem w naszym ciele, czy nawet blokady, czy choroby nawet mają w podłożu zablokowane emocje, to jeżeli my mamy tą emocję na poziomie świadomym, to my najczęściej o tym wiemy i uświadamiamy sobie. Czyli mogę powiedzieć, jestem na Ciebie zła i wiem, dlaczego jestem na Ciebie zła. I to jest emocja z poziomu świadomego. I wtedy ja mogę mieć do niej dostęp i moja decyzja, co z nią zrobię, tak? Mogę nadal się złościć, a mogę w jakiś sposób przetransformować tą emocję gniewu. Ale jeżeli emocja już będzie na poziomie podświadomym, to ja mogę czuć, że ja się złoszczę, ale kompletnie nie uświadamiam sobie dlaczego i na kogo i z jakiego powodu. I to już jest podświadome. Natomiast jeżeli emocja pójdzie na poziom zupełnie nieświadomy, czyli poziom ciała, to ja mogę się zachowywać, jakbym była zezłoszczona, ale ja sobie tego nie uświadamiam i nie wiem na kogo i nie wiem dlaczego. A ludzie będą mnie odbierać jako osobę, która jest stale zła. I wtedy znalezienie takiej emocji z poziomu nieświadomego czy podświadomego jest bardzo trudne bez właśnie kinezjologii. Czyli jeżeli kinezjologicznie ja wykorzystam test mięśniowy, czyli ja wykorzystam nasze ciało do tego, żeby porozmawiać i poszukać, która to jest emocja, to potem mamy wiele technik, jak odblokować, jak rozpakować, jak ją uwolnić albo przetransformować na inną, tak? Która wtedy nie będzie już nas zatruwała i nie będzie powodowała tych toksyn, tych emocjonalnych, tych toksyn stresowych. No i to jest wspaniałe. Ja jako dietetyk bardzo zainteresowałam się możliwościami kinezjologii, dietoterapii, bo są one nieograniczone praktycznie. Znam historię osoby, w Ameryce była taka terapeutka, która w pewnym momencie była uczulona na wszystko, miała wszelkie nietolerancje pokarmowe, w ogóle nie miała co jeść. I kiedyś właśnie ona po raz pierwszy na sobie wykorzystała test mięśniowy w testowaniu pokarmu pod kątem przydatności dla jej organizmu. Dokładnie. Moja droga, co na absolutnie, ten temat? Absolutnie, koniecznie uwielbiam. My wiemy, że jest dużo różnych diet, dużo różnych pomysłów, idei. Oczywiście każda z nich ma swoje umocowanie, każda może być dobra lub niedobra, ale uwaga, ona może być dobra dla tej osoby w danym momencie, a dla innej osoby w tym samym momencie ona będzie niedobra, mimo że założenia ma najlepsze. Także właśnie, tu Ci przerwę, bo nowoczesna dietetyka właśnie mówi o tym, że pokarm rozmawia z naszymi genami, z naszym organizmem. I nie ma czegoś takiego, że jedna dieta jest dobra dla wszystkich, że mi się sprawdziła surowa dieta. Znaczy, i na zawsze. Na zawsze i że każdemu się sprawdzi, tak? Że powiedzmy, marchewka jest zdrowa, to ona będzie dla każdego i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, każdy z nas jest inny.
I właśnie, żeby się w tej inności... A poza tym się zmieniamy. Zmieniamy się, czyli każdy z nas jest inny w każdym momencie, tak. Jak to wszystko płynie. Tak, tak. Więc żeby w tej rozmaitości jakoś nawigować, znaleźć w tym jakiś punkt odnosienia, właśnie do tego nadaje się znakomicie kinezjologia. Tak. Pokażmy tutaj, jak można wytropić tolerancję i nietolerancję pokarmową przez kinezjologię. To pozwól. Możemy, ja będę tutaj... Tak, my możemy testować na jakimkolwiek mięśniu, który z nami współpracuje. Ale kinezjologia również wykorzystuje mięśnie, które są połączone z konkretnym narządem. Możemy sprawdzić na przykład teraz mięsień, który współpracuje z żołądkiem. Ja najpierw zobaczę, czy on na ten moment, tu ramionka nie podnosimy. O. I teraz ja idę sobie w dół, ty idziesz w górę, dobrze? I oddychaj. O, fantastycznie, jest mocny mięsień. A teraz na przykład, ja tu mam parę rzeczy przygotowanych, no sprawdźmy sobie. Kawa rozpuszczalna. Kawa rozpuszczalna. Nie mówimy jakiej marki. I teraz robimy ten sam test. Trzymaj i oddychaj. I nie jesteś, nawet jakieś drżenia występują, nie jesteś w stanie utrzymać tego mięśnia. Nie. No. Prawda? Czyli to jest absolutnie dla twojego organizmu niedobre, tak? Odłóż marki, nie pokazuj. Dobrze. A teraz zobaczmy sobie zestaw bioflawonoidów. Koncentrat bioflawonoidów, tak. Właśnie. Czy będzie dobry? Nie wiem. Z założenia produkt fantastyczny, tak. Natomiast nie wiem, czy na ten moment dla Ciebie. Czy ten zestaw. Akurat. Czy ten zestaw, dokładnie. Zobaczymy to na żołądku, trzymaj, oddychaj. Mięsień fantastyczny, tak? Z bardzo dobrym napięciem. Jeszcze zobaczę, czy on reaguje na bodźce. Reaguje. Czyli jest prawidłowo działającym mięśniem, czyli wysnułabym taki wniosek, zestaw? Że na ten moment ten zestaw jest dla Ciebie fantastyczny. Że mogę zażywać. Zobaczmy na przykład teraz enzymy trawienne, zespół enzymów trawiennych. Zespół enzymów trawiennych. A tu bym sprawdziła na innym mięśniu, bo my mamy mięsień, który pracuje ze śledzioną i trzustką. Meridian śledziony trzustki w medycynie chińskiej jest jak gdyby tym samym jednym meridianem. I teraz Ty sobie trzymaj tu rękę, ja ciągnę na siebie, Ty na siebie, dobrze? O, fantastycznie mocny mięsień. Zobaczymy jeszcze, czy on reaguje na bodźce. Bo tylko w taki może być dla nas mięśniem, który nam pokaże dokładnie. I sprawdźmy, czy te enzymy teraz są dla Ciebie dobre. Trzymaj, oddychaj. Bardzo fajne. Mocny mięsień, czyli mogą być dla Ciebie dobre. Ale ten mięsień jest genialny, żeby wypróbować inną rzecz. Mianowicie cukier. Zobaczmy, kryształ. Jak działa cukier biały kryształ na Twoją trzustkę tak naprawdę. Trzymaj, oddychaj. I tu już nie ma możliwości nie utrzymania. Nie da rady utrzymać. A spróbuj, tak, posiłuj się ze mną trochę. Nie ma możliwości, aż jest drżenie występuje i natychmiast mięsień ulega osłabieniu. Czyli cukier biały nie polecam. Nie lalamy. Nie, dla Ciebie nie jest dobry. A zobaczmy jeszcze inny bardzo dobry, kolagen. Wzmacniający produkt, kolagen. Na którym mięśniu? Zobaczmy sobie. Na jelicie to bym musiała na nodze sprawdzić, to mamy tutaj techniczny problem. To użyję sobie mięśnia wskaźnikowego. Najpierw zobaczę, najpierw zobaczę, czy on współpracuje ze mną. Tak naprawdę to ten akurat część przednia mięśnia naramiennego jest związana z pęcherzykiem żółciowym, ale my go traktujemy teraz jako mięsień wskaźnikowy. Może powiedzmy, że takim najbardziej uniwersalnym mięśniem, czyli którym możemy wszystko testować, to jest właśnie ten, albo ten, który na samym początku pokazałam, tak? Czyli środkowo naramiennego. Albo... I teraz trzymaj. O. Bardzo fajny dla Ciebie preparat. O, czekaj, bo się blokuje nam mięsień. Nie, w porządku, dobrze działa. Za każdym razem trzeba się upewnić, czy mięsień z nami współpracuje. Bo czasami bywa tak podczas testów, że uważamy, że on jest mocny, on jest zablokowany. Także jest wiele takich różnych czynników, które wpływają na to, czy nasz mięsień możemy zinterpretować jako mocny, czy zablokowany, czy nadmiernie zablokowany, czy bez siły. Oczywiście to są już takie rzeczy, które uczymy na kursach, to już trzeba troszeczkę o tym wiedzieć. Słuchajcie, bo to jest simple but not easy, to jest proste, ale niełatwe. I w związku z tym właśnie, żeby poznać te wszystkie tajniki, to Dorotka jest tutaj mistrzem w uczeniu. Ja sama przeszłam przez taki kurs, bardzo ciekawe rzeczy też polecam, zainteresujcie się, jak Was interesują takie narzędzia, bo to narzędzie ma praktycznie nieograniczone zastosowanie. Nieograniczone. Można dobierać metody fizjoterapeutyczne, tym psychoterapeutyczne, można wszelkie terapie dobierać, można patrzeć, czy na przykład materiał, zakładam majteczki z lajkry, mogę sobie sprawdzić, a mam jakieś tam podrażnienia skóry, prawda?
czy pończochy, mogę sobie sprawdzić, czy ten produkt wywołuje negatywną reakcję u mnie. Także no, kinezjologia, jak ktoś ją pozna, to jest zakochany od razu. Jest takim uniwersalnym narzędziem. Jest absolutnie, tak? Ma możliwości nieograniczone. Ograniczone oczywiście naszą wiedzą, wyobraźnią, tak. Doświadczeniem, tak? Że oczywiście to go trzeba doświadczyć i trzeba trenować. Tak? Bez ćwiczenia tutaj nie. Dokładnie. I oczywiście możemy się również uczyć wykonać taki test na sobie. Nie jest to też proste, dlatego że tu największą trudnością jest pozbycie się oczekiwań. Tak. Czyli jeżeli my chcemy, tak, żeby coś było tak, jak ja chcę, no to zwykle tak jest, jak ja chcę. Czyli krótko mówiąc, słuchajcie, można samego siebie testować, czyli nie musi, żeby coś sprawdzić, nie musi być dwóch osób, tylko my również sami możemy łączyć się ze swoją podświadomością, tak. Z polem informacyjnym przy pomocy swojego ciała. Proszę. Ja najbardziej dla siebie lubię test, który wykonuję przy pomocy pierwszego, piątego palca, a trzy palce drugiej ręki wkładam tutaj i sobie sprawdzam, jest to mocne. I mówię do swojego mięśnia, pokaż mi twoje tak, pokaż mi twoje nie, tak nie, tak nie. I teraz mogę nawet zapytać, czy taki kolagen będzie dla mnie dobry? Będzie dobry. Mogę sobie nawet ustalić dawkę. Czy łyżeczka dziennie? Nie. Czy dwie łyżeczki dziennie? Nie. Czy trzy łyżeczki dziennie? O tak. Mogę nawet zobaczyć, czy na czczo? Tak. Czy po posiłku? Nie. Czyli już mam ustalony dla siebie preparat, który będzie wzmacniał mnie i nawet wiem, jaka dawka. Mogę nawet zobaczyć, jak długo, czy tydzień, czy dwa, czy trzy, czy cztery, czy pięć. O, widać, że trochę mam niedoborów. Czy pięć, czy sześć, czy siedem, czy o, na 8 tygodni taka dawka. Także mogę sobie sama dobrać. To działa w systemie zero-jedynkowym. I musimy bardzo dobrze zadać pytanie, żeby otrzymać właściwą odpowiedź. Tak, trzeba się o tym pytaniu skoncentrować na tym. Bo ja teraz zadałam pytanie czy, więc oczekuję odpowiedzi tak nie, tak? Ale mogę zadać pytanie jakby nie zadając pytania. Czyli na przykład mogę sobie myśleć, chlebek biały pszenny, cyk. I tu mam, choćbym bardzo się starała utrzymać, nie da rady, czyli na myśl o danym produkcie moje mięśnie słabną. Tak? Czyli ja wiem, że to nie jest dla mnie dobre. Mimo, że możesz lubić ciepły chlebek świeży, to nie lubię, oczywiście, biały, z masełkiem, ale oczywiście. Ciało mówi, tego mi nie lubię, tego mi nie dobra. Dokładnie. A teraz sobie zobaczmy kawa z mlekiem. Nie da rady. A bez mleka? Kawa bez mleka też nie bardzo dobra dla mnie. A espresso, chociaż jest włoskie, sprawdź. Bardzo bym chciała, bardzo bym, no proszę, proszę. A z kardamonem? A z kardamonem, no proszę. Oczywiście ja już trenuję wiele lat, więc jakby mimo mojego oczekiwania, moje ciało wie, że uzyskam odpowiedź taką, jak potrzebuję. Ale, znaczy taką, jak ciało potrzebuje, nie jako moja głowa bez potrzebuje. Tego treningu, jeżeli ktoś bardzo lubi tą kawę i pytałby się swojego ciała, to ono mu powie nie, ono mu powie tak, prawda, zgodnie z oczekiwaniami, dlatego że jest taka zasada kwantowa, że obserwator zmienia wynik obserwacji. Tak. I właśnie całą, nie całą sztuką, ale jedną z bardzo ważnych takich umiejętności w teście kinezjologicznym jest sprowadzanie się w taki neutralny stan umysłu, bez oczekiwań. W ogóle najlepiej, zanim wykonujemy test, to musimy się do niego przygotować. Czyli my mamy połączyć ciało i mózg, właściwie na początku w trzech płaszczyznach, prawo, lewo, góra, dół, przód, tył. Mamy sprawdzić, czy ciało jest odpowiednio nawodnione. Mamy zobaczyć, czy energia w meridianie, chociażby jednym czy dwóch, płynie prawidłowo, w prawidłowym kierunku. Bo jeżeli to tych warunków nie ma spełnionych, to ciało może dać zupełnie inne odpowiedzi. Czyli to tak, jakbyśmy chcieli wziąć skrzypce i bez sprawdzenia, bez nastrojenia od razu na niej grać, prawda? A wiadomo, że instrument najpierw trzeba nastroić, trzeba zobaczyć, czy on jest odpowiednio nastrojony. I nasze ciało tak naprawdę jest takim instrumentem, który my możemy cudownie wykorzystywać, możemy fantastyczny koncert na nim zagrać, pod warunkiem, że ono jest nastrojone, że jest przygotowane i że umiemy. Tak? Nie od razu weźmiemy skrzypce i zagramy koncert. Trzeba się tego pouczyć, ale jest to na tyle proste, na tyle przystępne, że absolutnie można się tego nauczyć nawet na pierwszym kursie. Dorotka, kiedy najbliższy kurs? Najbliższy? Testu mięśniowego. Tak. Jestem otwarta na propozycję. Trzeba spojrzeć w grafik. Oczywiście oprócz kursu testu mięśniowego Akademia Kinezjologii proponuje wiele innych kursów, jak do tych dla zdrowia na przykład, który jest takim wstępem do kinezjologii moim ukochanym.
gdzie pracujemy z mięśniami, z meridianami, z punktami neurolimfatycznymi, neuronaczyniowymi, czyli tam już od razu z odtruwaniem, z odstresowaniem, ze wzmocnieniem, z wprowadzeniem energii w meridianach, czyli to są takie bardzo podstawowe informacje, ale absolutnie dostępne dla każdego. No więc... Więc tak, to spotykamy się następnym razem. W kwietniu, już pierwszy dotyk dla zdrowia w kwietniu. W kwietniu dotyk dla zdrowia, natomiast w Brennej z panią doktor się prawdopodobnie spotkamy w październiku. I wtedy coś tutaj może zorganizujemy, jakiś kurs weekendowy. Z przyjemnością. Z przyjemnością. No i z tym was zostawiamy na razie. Dziękuję. Dziękuję, zapraszam do nauki, zapraszam do zgłębiania i zapraszam wszystkich do rozmowy ze swoim własnym ciałem. Dziękuję. Niech się stanie. Niech się dzieje.